Cześć wam, witam was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj taki odcinek. Pisaliście do mnie, dlaczego kury zjadają jajka, co zrobić, żeby nie zjadały tych jajek, dlaczego w ogóle to robią. To dzisiaj trochę porozmawiamy, powiem wam co i jak, czym to jest spowodowane, że one w ogóle te jajeczka swoje zjadają. Zajrzymy tylko do kurnika, bo jest trochę głośno się zrobiło. O, zobaczcie, ile kurek sobie siedzi. Okej, to może ja wyjdę, bo mnie tutaj będzie słabo słychać. I już wam mówię. Słuchajcie, zacznijmy może od tego zadania sobie pytania, dlaczego kury w ogóle zjadają własne jajeczka. I tutaj powodów jest tak naprawdę kilka. Jednym z powodów może być to, że brakuje im po prostu jakichś składników odżywczych, witamin, mikro, makroelementów. Tutaj jest to tak naprawdę główny czynnik, który może powodować to, że właśnie one dziobią te jajka. Jeżeli chodzi o ogólne dziobanie jajeczek przez kury, no to tutaj kury zjadają jajka w kurniku tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest coś nie tak w tym kurniku, czyli coś się musi dziać. Zaraz wam powiem dokładnie, jakie są przyczyny i co może to powodować. Tak naprawdę powodów zjadania jajeczka może być bardzo wiele. Jednym z nich może być na przykład wpływ nieprawidłowych warunków utrzymania, jakieś tam nieodpowiednie zbilansowane żywienie. Tu jak karmimy te kurki, czy też również czynniki jakieś stresowe. Jeżeli te kury się stresują, również mogą te jajka dziobać. Także czy to żywienie, czy to stres, dużo czynników może na to wpływać. Również, tak jak już wspominałem, niedobór jakichś mikroelementów, jakichś pierwiastków typu wapnia, fosforu, aminokwasów, białka. No tutaj naprawdę jest szeroka kwestia, można by było na ten temat się rozgadać. Może być również objawem, słuchajcie, złego stanu gniazd. Tak naprawdę ściółki, jeżeli mamy zbyt małą liczbę gniazd co do naszych kurek, czyli liczba gniazd nie odpowiada liczbie kurek w stadzie, również jest to jeden z czynników. Słuchajcie, może wam podam takie najważniejsze w ogóle, żebyście już coś takiego konkretnego wiedzieli. To tak, jeżeli chodzi ogólnie o konkretne informacje, no to mogę wam powiedzieć, że pierwszym takim czynnikiem, który może na to wpływać, jest niewystarczająca, tak jak już wspomniałem, liczba gniazd w stosunku do ilości kur, jakie mamy. Ja już o tym odcinek nagrywałem, także odsyłam, ile powinno być dokładnie tych gniazd dla naszych kurek. Słuchajcie, drugim takim elementem, na który warto zwrócić uwagę, to jest niewłaściwe umieszczanie tych gniazd. Tak jak już wspominałem, te gniazda powinny być lekko zaciemnione, żeby te kury miały w miarę komfort, i ściółka powinna być odpowiednio sucha, żeby ta kura po prostu miała odpowiednie warunki. Również jeżeli chodzi o żywienie, no to tutaj niezbilansowana pasza, czyli tych wszystkich wartości odżywczych kurom nie dostarczamy w składniki pokarmowe. I tutaj możemy mówić o dostępie do trawy, jakichś tam owadów, tym podobnych rzeczy. Również jeżeli mamy w paszy, w diecie kur za mało wapnia, to może się przyczyniać do tego, że te kury no będą te jajeczka dziobały. I również powiem wam szczerze, że nigdy u mnie takie coś nie wystąpiło, ale może się zdarzyć, że o niewłaściwej porze dnia będziemy zbierać te jajka, również kura może przestawić się jakoś i będzie te jajka dziobała. I czynniki stresujące, tak jak już wam wcześniej wspomniałem, właśnie kwestie związane ze stresem. Mogę wam powiedzieć, że na co należy zwrócić uwagę, na pewno na ten wapń, na to, czym żywimy tą kurkę, i na to, żeby była odpowiednia liczba gniazd w stosunku do drobiu. To są takie, myślę, najważniejsze rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. I teraz może jak zapobiegać w ogóle, jak zwalczać to, żeby te kury no jednak nie dziobały tych jajeczek. Może zacznę od obsady. Tutaj na jedno gniazdo powinno przypadać do 5 kurek. Tak się mniej więcej przyjmuje, nie więcej. Tutaj mówimy o tych gniazdach większych, takich typowo, powiedzmy, tych skrzynkach nawet, co widzieliście u mnie na odcinkach.
Jeżeli chodzi o same gniazda, no to one powinny znajdować się około 30 cm nad ziemią. Nie jest to jakieś bardzo istotne, aczkolwiek warto na to zwrócić uwagę, bo to też może być jeden właśnie z czynników. Ściółka w tych gniazdach, następna kwestia. Również warto wspomnieć o tym, żeby była ona w miarę sucha i po prostu, żeby było jej dość sporo, żeby ta kura mogła sobie spokojnie te jajeczka znosić. Należy pamiętać o tym, że tak zwane kwoki czy kury, które wysiadują jajka, należy odłączyć po prostu od stada, żeby nie miały razem styczności. Tak jak już wspomniałem, teraz może odniosę się do żywienia. Trzeba zapewnić oczywiście w naszych, bez względu na to, czym żywimy te kury, ważny jest wapń, także tego wapnia musimy jak najwięcej tym kurkom starać się dostarczyć w tej paszy. No i ta pasza musi być po prostu zbilansowana. Na pewno jednymi właśnie takich ze składników, na które warto zwrócić uwagę wybierając paszę, to jest lizyna, metionina i cystyna. To są takie aminokwasy, które bardzo, bardzo właśnie odpowiadają za te czynniki. Także zbilansowana pasza, rzecz bardzo ważna. Możemy podawać również skorupy jaj. Tutaj dużo ludzi wiem, że podaje w formie właśnie sproszkowanej, bez widocznych połamanych skorupek. Z tego względu, żeby te kury się nie przyzwyczaiły i żeby tych jajeczek nam nie dziobały. No i tak, jeszcze wam powiem, ja to u siebie zauważyłem, żeby jajeczka zbierać w miarę wcześniej, wtedy te kurki, o tu akurat piłeczka ping-pongowa leży, zaraz się odniosę do tego, ale wtedy te kurki na spokojnie mogą to jajko znieść, my je pozbieramy i nic ich tam nie kusi, żeby te jajka dziobać. Także tutaj, żeby zbyt długo w tych gniazdach nie leżały, tak po godzinie 10, 11 możemy te jajka pozbierać. No i oczywiście stały dostęp do wody i paszy, warto zapewniać. Słuchajcie, może być taka możliwość, że te kury już nam te jajeczka będą dziobały i my nie zdążymy tego przewidzieć. I wtedy tak naprawdę musimy zastosować jakieś metody zapobiegawcze. Możemy je odseparować od stada, możemy przeznaczyć je na rosół. Tutaj jest możliwości wiele. Tak naprawdę my decydujemy o tym, co byśmy chcieli z tymi kurami zrobić, ale mogę wam powiedzieć, że raczej bardzo ciężko będzie tą kurę oduczyć. Można wkładać do gniazda, słuchajcie, piłeczki ping-pongowe, które również będą powodowały to, że ta piłeczka nie będzie się zbijała poprzez wpływ tego dziobania przez kurę i to będzie powodowało to, że ta kura odechce jej się dziobać. Także takie najważniejsze informacje myślę, że wam przekazałem, to co wiedziałem i to co wcześniej udało mi się również doczytać, dowiedzieć. Rzeczy są myślę, że dość istotne z tego względu, że już jak hodujecie, a taka sytuacja się zdarzy, to warto o tym wiedzieć. Można również, słuchajcie, praktyki na fermach się stosuje, ja tego nie polecam, ale można ucinać dzioby i wtedy jak ucinamy ten dziób, oczywiście trzeba wiedzieć jak to zrobić, to również te kury nie będą wtedy już siłą rzeczy dziobały. Można zapewnić również na fermach, mogę wam powiedzieć jako ciekawostkę, stosuje się takie specjalne rynienki i od razu jak kura to jajeczko zniesie, to później ono bezpośrednio nie ma już z nią kontaktu, tylko zlatuje do tej rynienki, później do magazynu, tam jest sortowane i dalej już jest przepakowywane. Sprawdzane oczywiście wielkość i sortowane w odpowiednie miejsca. Także mówię, no tutaj jakieś tam alternatywy są, aczkolwiek mówię, raczej tego lepiej unikać, a jeżeli się to pojawi, no to mówię, my zastosowaliśmy, tak jak widzieliście, te piłeczki ping-pongowe i naprawdę pomagają, także myślę, że mogę to polecić. Słuchajcie, jeszcze jest jako ciekawostkę, mogę wam powiedzieć, że ludzie wypełniają wydmuszki jaj musztardą i wkładają je do gniazd, bo kury bardzo nie lubią musztardy i to ich będzie odstraszało. Ja bym tego nie polecał z tego względu, że jak ta kura faktycznie dziobnie to jajko, tam złapie tą musztardę czy cokolwiek, no wydaje mi się, że to nie jest raczej dobra praktyka, ale to już od was zależy, co tam będziecie chcieli dalej z tym zrobić. Także mówię,
odzwyczajenie kur od dziobania no nie jest jakieś wykonalne, da się to zrobić, ale jest to dość trudne, także lepiej zapobiegać i pamiętać o tym, co już tutaj wam wspomniałem, także myślę, że pomogłem chociaż trochę, jeżeli tak, no to dajcie znać w komentarzu, dajcie znać, czy u was kury jajka dziobią i no życzę wam powodzenia w hodowli, wszystkiego dobrego, ja wam jeszcze pokażę tutaj w kurniku, co się dzieje. Ale jak widać, nic się nie zmieniło, kurki na jajkach siedzą, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.